Dzień dobry, siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jest ze mną... chwila, czekaj, muszę wyłączyć. A, nie to, nie to. Widelec Gaming. A witam bardzo serdecznie, jako Widelec Gaming. Jest ze mną Zio jako Widelec Gaming. Zagramy sobie na Pixel Paintersach. Ja się zaczynam motać, bo przed chwilą nagrywaliśmy odcinek do Zio, także zapraszam was bardzo serdecznie, żeby odwiedzić. Zostawić na kanale tam taką ładną informację, ja od Neresia. Napisać jakiś fajny komentarz dla Zio kreatywnie i łapeczka w górę oczywiście. A my widzimy się na arenie. Ale czekaj, bo jeszcze chwilkę zanim arena, tutaj też łapka w górę, żeby była. Ważne, to jest bardzo pilne, tak. Tak. No. Jesteś? Jestem. Jest, ja też jestem. Jest. I mamy do narysowania klawiaturę. To może nie być koniecznie najprzyjemniejszy temat, ale nie jest też ciężki. No, to prawda, muszę przyznać. Całkiem niezły. Ja mam ogólnie pomysł, zaraz go wprowadzę w życie. Możesz się ze mną podzielić pomysłem, wcale nie będę ściągać od ciebie. Okej. W takim razie ja będę robić keyboard. Niesamowite. No niesamowite. Niesamowite. Zobaczymy, czy to się uda. Ciekawe. Wystarczy mi czasu, żeby klawiaturę narysować do końca. Zobaczymy. To ja może sobie... Ja mam problem jak zwykle z kolorami na tło, muszę ci powiedzieć, że zawsze to jest moja jakaś pięta Achillesowa. Ciężko jest mi dobrać klawiaturę do tła. Klawiaturę do tła, okej. Dasz sobie radę, nie martw się, wierzę w ciebie. Klawiatura do tła nie powinna być taka trudna do dobrania. Tak. Raczej ci się uda, spokojnie. Dobra. Szybko, bo nie mam pomysłu do dzieła. Zrobimy coś takiego. Muszę się nauczyć używać tych kształtów. Widziałam u ciebie, że już tam powoli ogarniasz takie rzeczy. Oj, weź przestań, nawet nie mów nic. Dlaczego? To jest masakra po prostu. Używanie tych kształtów tutaj to jest tragedia. Ja mam straszny, straszny problem, żeby to robić. No, to jest trudne. Nie wiem, ja nie do końca po prostu rozumiem, jak to działa. Wiem, że tam się zaznacza coś po przekątne i tak dalej, ale... Zależy od kształtu, wiesz, tak zasadniczo. Aha. Bo jeśli masz na przykład kształt prostokąt, to zaznaczasz lewy róg i prawy róg. Mhm. W kółku chyba tak samo. I linia, to wtedy prawym przyciskiem myszy po prostu wybierasz jeden i wybierasz drugi. Aha, o widzisz. Że one nie są takie trudne. Na pierwszy rzut oka było strasznie, strasznie trudne do ogarnięcia jak dla mnie. Dobra, czuję, że zarąbię się z tymi klawiszami, to robię keyboard i to będzie po prostu tragedia. No to... Powiem ci, odważniej tak idziesz. Dam sobie radę. Oczywiście, gdyby że to tak. Było kopiuj nawet... wklej jeszcze, to by było po prostu bomba. Nie śmiem nawet w ciebie wątpić. Ja śmiem. Tak? już zbyt wiele razy przekonałem się, że jednak nie daję rady. Mimo tego, że się staram. A jakbym zrobiła coś... O, dobra. Pamiętasz, że zostało już tylko 2 minuty. Nie dołuj mnie. Nie dołuję, mówię prawdę. Cichutko, cichutko. Damy radę, Zio. Jasne, oczywiście. Dobra, ale cisza, skupienie. Nie, bo ja nie wiem, aż po prostu, aż mi oczy wypływają już, bo próbuję się skupić na klawiszach. A właśnie, Zio mi sprzedał protipa u niego na odcinku, że można tutaj podfrunąć, więc ja sobie skorzystam z tej opcji. No ja właśnie dzisiaj postanowiłem, że będę częściej z tego korzystać, bo troszkę się zarąbałem ostatnio w tym wszystkim, co robiłem tutaj. Okej, dobra, troszkę tego keyboarda. O, ale to jest, ten kształt to jest... Będę z tego korzystać. Tak? Aż no. Takie dobre? No. Dobra. Ale wiesz, jak mi ułatwiło robotę? To świetnie, w takim razie minuta. Niesamowicie. Okej, dobra. Ja muszę w takim razie szybko tutaj... gumka jest tu? O nie, nie gumka, pędzel. Gumka jest straszna, bo ci tło wymaże. No właśnie, gumka wymazuje tło, a nie wymazuje ten kolor, który chcesz. Dokładnie. Jakby, także to jest lipa. Okej, dobra. Szybko, trzeba przyspieszyć. Nie. Mało czasu. Mało czasu mam. Bardzo mało. Zdecydowanie za mało. Ja się nieraz już miałam, że gdyby to nie były 3 minuty, a 5, to można by było narysować wszystko. Mhm. Nie uważasz? No, oczywiście. Ale to właśnie o to w tym chodzi. Żebyś była w stanie narysować wszystko, ale w trochę mniejszym czasie. To wymaga dużo wprawy, także... To prawda. Kurde, skupiam się, bo próbuję zrobić równe klawisze. I oczywiście mi nie wychodzą. Szybko, 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 szybko. O, teraz nie. To już, żeby tylko skończyć. Okej, dobra. Dobra, zrobiłem coś, co wygląda trochę jak klawiatura. Nie wiem, czy to się... Znaczy klawiatura oczywiście muzyczna. Zobaczymy, czy to się uda. Chyba za bardzo się przyczepiłem do tych klawiszy jednak. Zobaczymy. Nice! Okay.
Okej, twoje mi się podoba. To pocisnął! Twoja klawiatura jest bardziej klawiaturą niż moja. Tak, moja klawiatura jest po prostu... Ale patrz, jak Krewis leci równo. Nice! Jeden wygrasz, za jeden. Wygrasz! No! No. To chyba karma. Ale to jest ciekawe tam na dole. Trochę widać, już ktoś się spieszył na sam koniec, te tak. Środkowe przyciski. Tak, tak. Ale z daleka wygląda, jakby było zamierzone całkiem, nie? Tak, wygląda bardzo dobrze. Fajnie, fajnie, że ta przestrzeń taka, trochę bardziej w 3D zrobiona ta klawiatura. Mhm. A tutaj, tutaj. Ciężki wybór, nie powiem. Ciężko, ciężko. No, zobaczymy ogólnie, czy ciebie też przerzuci do półfinału, bo czasami wybiera nawet dwie osoby z tego, nie? Tak? Tak, tak, bo to nie jest tak, że wybiera... po jednej osobie z tej jakby listy, którą masz na ekranie, tylko wybiera ci spośród pierwszego etapu te osoby, które miały najwięcej punktów jakby, nie? W ten sposób. O, to jest taka ciekawostka jeszcze. A ja byłam pewna, że to... A faktycznie? O tym właśnie mówiłem. O tym właśnie mówiłem. Ale z tobą także... nie mam szans. No, kto wie? Zobacz, póki co prowadzisz. Jakim cudem? Tam głosujcie. No bo nie dla wszystkich klawiatura, to klawiatura. Aha, faktycznie. No i widzisz, wygrywasz w ten sposób. Także, kurczę... O nie, o nie! O tak! To jest już finał! To jest już finał! Ja cię kręcę! Że karma jednak nie zadziałała. Jej! Gratulacje! Dziękuję bardzo. Lecimy z kolejnym tematem. Szybko, szybko, szybko. I ja jestem. Jestem! Jest super! Jesteś, a temat mamy oczywiście taki, który mi nie bardzo pasuje, nie? No dobra, damy jakoś sobie radę. Musimy, nie ma wyjścia. Pewnie. Nie ma. Jak by to zrobić teraz, żeby to fajnie wyszło? Ja mam pomysł, ja mam pomysł. Rób w takim razie. Chętnie zobaczę. Okej. Okay. Okej, okay. Trzeba by go narysować jakoś ładnie. Tak. Dobra. Kilka odcieni szarości najlepiej by się przydało. Ty rysujesz w zbroi pewnie, nie? Tak, ale jeszcze go nie zaczęłam. Na razie skupiałam się trochę na tle. Dobra, to radzę przyspieszyć. W razie tak, czego. Wiem, jak zwykle nie zdążę. Nie? Nie, no może zdążysz, ale wiesz, warto byłoby troszkę szybciej. Czy robisz go na koniu? Nie, myślałem o tym, ale zrezygnowałem w pewnym momencie, jak zrozumiałem, że nie mam aż tyle czasu. To jest faktycznie słuszna uwaga. Nie, żebym ja planowała na koniu, ale... Tak? Ty nie planujesz? Nie planuję. Okej. Okay. Nie planuję, bo też właśnie sobie uświadomiłam, że 3 minuty to jednak nie za dużo. No. Tak to właśnie działa. Ale dobra, działa. Lecimy. Ja tutaj sobie zrobię takie rzeczy. O. Takie rzeczy? No kurczę, takie rzeczy to ja już się boję, że chyba już przegrywam. Nie, spokojnie, nie zdążę rzeczy. Pewnie, no. Tak? Aż no. Tak? Okej. Okay. Dobra, tutaj majty mu trzeba zrobić ładne. Majty? O, to poleciał. No tak. Musi jakoś wyglądać jak człowiek w końcu, nie? No dobrze, dobrze. Tylko takie godne mu zrób, takie, no nie wiem. No wiesz, no rycerskie. No, o właśnie. Najbardziej. Dobra. I tu. Hops, hops, hops. No i skupię się oczywiście nie na tym, co trzeba. Dobra. Dobra, dobra. Mam wrażenie, że troszkę za dużego go robię, chociaż patrz, wyjdzie chyba całkiem spoko. 2 minuty. 2 minuty, ojoj. No, powinno wystarczyć czasu raczej. Mam taką nadzieję, ja już tutaj jestem. W końcu się skupiłam na tym, co powinnam. Okej. Okay. Ufam. Wierzę na słowo. Może się uda, może się uda teraz. Nie no, na pewno się uda, takie może. Ale we mnie wierzę. Przecież tak? Wierzę, no powiedziałem, że na pewno. Okej. Okay. Ach, kurczę! Ten. Dobra, ale cisza, nie no, naprawdę skupienie teraz mamy... Nie, no bo ja nie mamy... mogę, ja się tak skupiłam, że jakoś nie potrafię dzisiaj. Staram się, ale idzie mi strasznie opornie. Wiesz, że ja chcę dać sobie jak najwięcej i w ogóle wszystko, no jasne, ale... jasne. Ja też, dlatego właśnie... Ciężko bardzo, opornie jest. Chętnie bym gadał za ciebie, ale wiesz... No. Sorry, pogadałbym za ciebie, ale jestem zajęty, nie? Tak, jestem zajęty wygrywaniem tutaj. Nie no, zobaczymy, może się uda, może nie. Tylko kto to wie? Kto właściwie to, wie? To co wyróżnia rycerza w byciu rycerzem? Masz jakiś tam pro tip? Miecz? Może?
albo coś ale w tym tak stylu. Oprócz miecza, bo jakoś na razie mam mało rycerskiego takiego. No, zbroja ewentualnie, no. W moim przypadku to będzie głównie zbroja. Zasadniczo tylko zbroja. Ja chyba jednak nie jestem najlepsza w pixel artach, wiesz? Tak? No, jakoś tak mi się wydaje. Poćwiczyć spokojnie, nie martw się. Kwestia czasu, kwestia trochę praktyki. Dobra, i teraz szybko miecz. I robimy tak, ostrze. O, a miecz to nawet może i... Może i co, nawet miecz i ci wyjdzie? Wyjdzie, ale... Dobra, dam radę, zdążę. Dobra, zdążyłam. Ale dobra. Nie ma ręki! Nie ma ręki jednej? Aż tak? Ale spokojnie, ma za plecami. Dobra, zobaczmy. Okej. Okay. Jaki rycerz! Ej, ale twój jest super na tle tego zamku, naprawdę. Naprawdę. I widzisz, jak zwykle, zaczęłam robić zamek. Ej, i dopiero szczerze, później okazało się, że nie mam czasu. Zobacz, że czasami to tło potrafi zagrać dużo bardziej niż sam obiekt, który narysuje. Patrz, nie wierzę. Ten! Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Pozamiatał! Kompletnie. Ale masakra. To jest właśnie to, trzeba troszkę tej wyobraźni otworzyć na to, co jesteś w stanie skleić w tym krótkim czasie, nie? Tak. Ja nie mogę, ale super. Ja nie no, zdecydowanie, gość jest dużo, dużo lepszy niż ja. Ale mega to po wyszło. Prostu. Super. Coś tam jeszcze próbował narysować, widzę. Tak, tym widzę. Nie, zastanawiam się, czy to miał być jakiś miecz dodatkowo, znak czy... zapytania albo coś. Ogólnie... Tak, mój rycerz. No, co? No zdecydowanie, no masz zamek, który ale robi miecz jest tutaj. Niezły, nie? No super jest, jak z Minecrafta. Nie no, ja na ciebie głosuję tutaj. Zobaczymy. O kurde, patrz co się dzieje. Nie. Będzie losowanie, kto wygra. A to jest już finał. To jest finał, tak? Znowu jestem w finale. Uwaga. Wygrałam! Gratki! Ja trzecie miejsce znowu, jej! Gratulacje! Ja zamykam podium! Odwróć tabelę, zio na czele! Dokładnie. Nawet już nie odliczam, żeby nie zapeszać, nie odliczam. Jesteś? Tak! Jest! Gramy, dobra, jest. Kolejny temat to tornado. Wspaniale. To tornado. To tornado. To nie tamto. Dobra, pora na jakieś ładne rysowanko tutaj. Mam jakby to zrobić, żeby ładnie pomysł. Wyglądało. Zastanawiam też mam się. Pewien pomysł i już mam zamiar go zrealizować. Dobrze, bardzo dobrze. Okej, dobra. To taki trochę za mocny kolor. Tak? O, to ja poproszę taki trochę mniej. O. Dobra, u mnie to będzie w miarę jakoś wyglądało. Mam nadzieję, że jakoś w miarę spoko. Ja to bym chciała troszeczkę się skupić na tym, żeby to wyglądało faktycznie tak tornadowo, w sensie, żeby mi tu drzewo zasysało, o. O kurde. Ej, dobry zróbmy pomysł. Latającą krowę, zio. Ja mam pomysł ogólnie z tym tornadem, żeby zrobić je takie, wiesz, połączone z chmurą niemalże. Taki mam pomysł, tak jak rzeczywiście te tornada gdzieś tam wyglądają, nie, że wiesz, że one tak schodzą z nieba niemalże. Taki jest. Jednoznacznie po prostu na realizm w tej chwili. No, ja lubię strasznie to, nie? Mhm. Tak, zaraz to zrobimy, żeby jakoś tak wyglądało jeszcze bardziej. No tutaj zrobię trochę taki... O, hop. Jakieś korzenie powyrywane. Okej. Okay. O. No się zapowiada, że będzie wyglądało całkiem spoko. No zobaczymy co z tego wyjdzie. Gałęzie. No, liczę na finał nasz, wiesz? Pewnie ktoś zrobi jeszcze coś ciekawszego również, ale liczyłbym na to, że będziemy mieli jakieś fajne tutaj całkiem rysunki. Myślę, że to byłby fajny akcent na koniec, tak? Oczywiście. Dzisiaj. Jak najbardziej jestem za. Trochę jakąś taką burzową chmurę bym tu uwzględniła. To jest moja wersja burzowej chmury. Tak. No cóż. Aż tak nie bardzo jak burzowa chmura? Nie, no nie jest źle, nie jest źle. Ja uważam, że nie jest źle. Okej. Okay. Mogłoby być lepiej, ale... Dobra, mogą wiercić u mnie, także przepraszam z góry, niestety, oczywiście. Ale nie mam wpływu na to. Każdy ma sąsiada, który kiedyś wiercił. Nie wtedy, kiedy trzeba. Dokładnie, każdy ma sąsiada, który wierci.
bo to jest złośliwość. Ostatnio nawet gadałam z Czokletem i mówiłam mu, że no u mnie to wygląda zawsze tak, że jak tylko powiem na głos, że w sumie to bym ponagrywała sobie coś albo zrobiła live'a, to w tym momencie się zaczyna Lepiej nie, po prostu. Także ja jestem pewna, że ja mam gdzieś podsłuch w mieszkaniu. Bardzo, to jest bardzo możliwe, to jest bardziej niż możliwe nawet, wiesz? Tak. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Względnie jestem nawet zadowolona na tym etapie, na którym jestem w tej chwili. No trzymam kciuki, żeby jak najfajniej wyszło. Jeszcze nawet jest czas? Niesamowite. No, super. Niesamowite. Super sprawa właśnie. Tutaj przychodzi mi z pomocą bardzo mój spray, który ja uwielbiam w tych Pixel Paintersach. I mogę sobie tutaj trochę chaosu dodać, nie? No. To jest super sprawa. Jeszcze takim trochę tu. Hops. Właśnie, też trochę go dodał. Tego właśnie chaosu, o którym mówisz. Fajny efekt dodaje. Właśnie przy takich rzeczach, które są tak rozsypane, albo żeby zrobić cieniowanie ładne. Mm-hmm. Takie, wiesz, rozrzucone, też takiego fajnego chaosu doda. Tak, dokładnie. Tylko, okay. Żebym się nie zgubiła w tym chaosie, bo widzę, że zaczyna mnie ponosić. Tak troszeczkę. No. Trzymaj się tam. Trzymaj się, bo tornado leci. Trzymaj się. Chciałem coś powiedzieć, ale nie wiem co. Dobra, trąba powietrzna, pomocy szybko, tornado. Dobra, skończyłam. Ja też. Zobaczmy. Nawet udało mi się zmieścić w czasie. Można by było zrobić to lepiej, tak myślę, że przydałoby się więcej detali, ale mam nadzieję, że... Wow! No. Zrobiłeś nawet tą oborę taką. No właśnie chciałem taką amerykańską oborę przy tornadzie zrobić, nie? I udało mi się w miarę jakoś. No, gratulacje, bo to wygląda mega. Dziękuję. Zdecydowanie jesteś lepszy w pikselowych rysunkach niż ja. Ale tylko niektóre mi wychodzą, wiesz? W sensie nie wszystkie mi jakoś tak idą. Ja myślę, że to też jest kwestia wprawy. Jakieś tam pochylone budynki, szaleństwo. No. Szaleństwo. Dobra. A ten pochylony budynek tak strasznie uroczo wyglądał. Jak ci się podobają moje drzewa? Ej, super. Fajnie. Fajnie, bo widać, że to tak ciągnie. Starałam się uzyskać ten, na lewo taki od efekt. Ciebie, ten operator klocków jest również całkiem spoko. Tam wygląda... bardzo taki chaotyczny, bardzo duży szum w tym. Tak, dokładnie. Mi się ten na dole tutaj podoba. No, najładniejszy. Mhm. Fajnie. Fajnie, bo można zobaczyć w takich pixel paintersach, jakie ludzie mają podejście do wielu rzeczy. Jasne, dostajesz nie? Dostajesz jeden temat, a prace są tak niesamowicie różne. Nie, no głosuję na ciebie, tutaj nie ma w ogóle dwóch zdań. Miło. Naprawdę. Nie powiem. No musiałem się zrewanżować. Ta pustynia też zrobiła niesamowity klimat tu. To nie pustynia, tylko pola takie, no wiesz. No pola, ten... no to żółte. Pola uprawne. Żółte w każdym razie. Wygląda trochę jak piasek. Ło, kurczę, remis. Uwaga. No, kto przejdzie dalej? Uwaga. Ja nie mogę. Jakiego ty masz farta? Trzeci raz. Po prostu trzeci raz. Och, ale w finale nie wylądowałam, jak to? No, nie wiem właśnie. Ale to jest no dziwne. I jak to działa właśnie? Bo to mówiłem ci, że jest ten tie winner i nie zawsze wygrywa ta osoba, która wygrywa jakby ten tie. Ale no, jestem trzecia, tym razem role się odwróciły. Także moje gratulacje. No, dziękuję również. Hello, widelcu. O. Cześć. No. Zapraszam, tu z boczku. Z boczku? Ale cię brzydko nazwałam. To ja dziękuję pięknie za oglądanie tego odcinka. Dziękuję, Zio, za występ gościnny. A polecam się na przyszłość. Zapraszam częściej. I zachęcam oczywiście jeszcze raz do zajrzenia na odcinek Zio i w ogóle do pobuszowania trochę po kanale, jeżeli jakimś cudem tam jeszcze nie trafiliście. A my się z wami pożegnamy na dzisiaj. Zobaczymy się jeszcze na pewno w przyszłości. Tak? No, dokładnie. Tak. Trzymajcie się ciepło. Pa. Na razie.